Dzień dobry Państwu, nazywam się Daniel Nycz. W ramach dzisiejszego spotkania, dzisiejszej prezentacji chciałbym przedstawić Państwu wybrane zagadnienia analizy z uwzględnieniem liniowości materiałowych. Na początku powiem Państwu kilka słów na temat rodzajów nieliniowości w metodzie elementów skończonych. Później przedstawię Państwu przykład, w którym obiekt wykonany z materiału silnie nieliniowego, obciążonego siłą ściskającą, zostanie rozwiązany, przeliczony, wykorzystując algorytm liniowo-statyczny. Następnie powiem kilka słów o nieliniowościach materiałowych, materiałach sprężystoplastycznych, modelu materiałowym MATS1. Następnie przedstawię Państwu dwa przykłady z umocnieniem izotropowym i kinematycznym. Powiem parę słów o miarach naprężeń i odkształceń. No i na samym końcu model z przykładu pierwszego zostanie przedefiniowany, uwzględniając nieliniowość materiałową oraz algorytm nieliniowo-quasi-statyczny. W liniowych zagadnieniach mechaniki pomiędzy wielkościami typu statycznego i geometrycznego występuje relacja proporcjonalności, gdzie K jest macierzą sztywności, Q jest wektorem przemieszczeń, Q duże jest wektorem obciążeń. I teraz znając wektor przemieszczeń wyznaczamy sobie wektor obciążeń, znając wektor obciążeń możemy wyznaczyć wektor przemieszczeń. Obydwa zadania rozwiązuje się prosto, a wynik jest 1 i ma dokładną wartość. Niestety w bardzo wielu przypadkach takiej zależności liniowej nie możemy zastosować i tak naprawdę ona nie występuje. Mówimy wtedy o nieliniowości. Nieliniowość w metodzie elementów skończonych jest definiowana jako niemożliwość dokładnego odzorowania zachowania układu poprzez zależności liniowe. Wyróżnić możemy trzy rodzaje nieliniowości. Pierwsza jest to nieliniowość tak zwana fizyczna, materiałowa, której przyczyna leży w materiale. Dokładnie w braku proporcjonalności pomiędzy naprężeniami i odkształceniami, przy czym może ona występować także przy odkształceniach liniowo zależnych od przemieszczeń. I tutaj mamy przykład materiału o sztywności rosnącej oraz przykład materiału o sztywności malejącej, czyli silnie nieliniowe materiały, zachowania odpowiedzi materiałów. Drugi rodzaj nieliniowości jest to nieliniowość geometryczna, która wynika z braku proporcjonalności pomiędzy odkształceniami i przemieszczeniami, ale ten rodzaj liniowości może mieć miejsce także przy liniowych zależnościach pomiędzy odkształceniami i naprężeniami. Trzeci rodzaj nieliniowości wynika z warunków brzegowych i z kontaktu. Czym cechują się zagadnienia nieliniowe? Po pierwsze, niepowtarzalnością, czyli dla danego obciążenia może nie wystąpić żadno, tylko jedno lub nieskończenie wiele rozwiązań, przemieszczeń. Brakiem skalowalności, czyli jeżeli mamy obciążenie Q duże, które powoduje przemieszczenie Q małe, to zastosowanie obciążenia X razy większego może nie powodować przemieszczenia X razy większego. Brakiem superpozycji, jeżeli mamy obciążenie Q duże, które powoduje przemieszczenie Q małe, oraz drugie obciążenie F, które powoduje przemieszczenie S, to suma tych obciążeń może nie powodować przemieszczenia będącego sumą przemieszczeń. Przedstawię teraz Państwu przykład krążka wykonanego z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 90 mm, średnica wewnętrzna 64, grubość naszego krążka około 10 mm. Tak jak już powiedziałem, wykonany z polipropylenu. Tutaj Państwo widzą krzywą rozciągania tego materiału. Krążek poddany jest działaniu siły ściskającej 1500 N, czyli około 150 kg. I w pierwszym etapie rozwiążemy sobie to zadanie, wykorzystując tylko i wyłącznie algorytm liniowo-statyczny i model materiałowy liniowo-sprężysty. Wprowadzimy sobie moduł Younga 2020 MPa oraz współczynnik Poissona 0,4. Mamy nasz model. We właściwościach materiałowych mamy zdefiniowany moduł Younga oraz współczynnik Poissona. Dodatkowo jeszcze gęstość, ale nie będzie akurat w tym przypadku ona miała znaczenia. Obciążenie w 12 węzłach po 125 N, czyli sumarycznie 1500 N. Krążek poddany jest ściskaniu, czyli działaniu ściskającemu. I zadanie liczymy, wykorzystując algorytm liniowo-statyczny. Co uzyskujemy w wynikach? Widzimy pracę naszego układu, jest on ściskany. Z lewej strony widzimy mapę naprężeń zredukowanych, odkształceń zredukowanych Huberem Zesa-Henkiego, z prawej naprężeń, ponieważ te dolne włókna naszego krążka pod wpływem tego obciążenia są głównie rozciągane, dlatego możemy tutaj analizować naprężenia zredukowane, ponieważ one są dominującą składową naprężeń i odkształceń są naprężenia rozciągające w kierunku X globalnego układu współrzędnych. Maksymalna wartość odkształceń tutaj w tym dolnym elemencie skończonym naszego krążka wynosi 1,6%. W tym samym elemencie skończonym odpowiadająca tej wartości odkształceń wartość naprężeń zredukowanych to jest około 35,1 MPa. Jak to się ma do naszej krzywej, którą uzyskaliśmy z badań eksperymentalnych? Linia to jest krzywa eksperymentalna z rozciągania, czerwona linia pionowa jest to poziom odkształceń 1,6%. Jak widzimy, dla tej wartości odkształceń na krzywej z próby rozciągania powinniśmy uzyskać około 28 MPa. My uzyskaliśmy wartość 35,1 MPa. Z czego to wynika? Nie uwzględniliśmy nieliniowości materiałowej polipropylenu i nasz model pracuje zgodnie z zależnością liniową wynikającą ze stałych sprężystości, które wprowadziliśmy, modułu Younga, współczynnika Poissona. On podąża po tej krzywej przerywanej, którą mamy zdefiniowaną na wykresie. Czyli do prawidłowego odzorowania pracy materiału tego krążka konieczne jest zdefiniowanie nieliniowości materiałowej. Nieliniowość materiałową możemy opisać poprzez funkcję, poprzez linię łamaną lub parametrycznie. Za pomocą tych metod możemy opisywać m.in. materiały sprężysto-plastyczne, nieliniowo-sprężyste oraz wiskosprężyste. Bardzo ważnymi zagadnieniami w przypadku materiałów sprężysto-plastycznych są odkształcenia całkowite oraz tak zwane małe odkształcenia w zakresie plastycznym. Odkształcenia całkowite jest to suma odkształceń sprężystych i odkształceń plastycznych. Natomiast w zakresie plastyczności małe odkształcenia możemy rozpatrywać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odkształcenia całkowite nie przekraczają 5 do 10% odkształceń. Jeżeli nie uwzględnimy tego, nasze rozwiązanie w zakresie małych odkształceń może spowodować duże błędy w wynikach i rozbieżności z wynikami eksperymentalnymi. Aby prawidłowo opisać materiał sprężystoplastyczny, wymagane jest wprowadzenie sformułowania związków między naprężeniami i odkształceniami w stanie sprężystym. Jest ten zakres pierwszy. Następnie musimy zdefiniować kryterium uplastycznienia, które ustanawia nam poziom naprężeń, dla których następuje płynięcie materiału. Jest to punkt drugi. Oprócz tego musimy zdefiniować związki między naprężeniami i odkształceniami dla stanu po uplastycznieniu, czyli jest to ten obszar trzeci, zakres trzeci. Kryterium uplastycznienia określa nam, kiedy materiał pracuje w zakresie sprężystym, a kiedy w zakresie plastycznym pod wpływem kombinacji obciążeń. Najbardziej rozpowszechnionym, popularnym, najbardziej zgodnym z wynikami eksperymentalnymi kryterium uplastycznienia jest kryterium Hubera-Misesa-Henkiego, które mówi nam o tym, że materiał nie ulega uplastycznieniu, jeżeli energia odkształcenia postaciowego w złożonym stanie naprężenia jest mniejsza od energii odkształcenia postaciowego odpowiadającej uplastycznieniu przy jednoosiowym rozciąganiu i ściskaniu. W przypadku płaskiego stanu naprężenia powierzchnia plastyczności dla kryterium Hubera-Misesa-Henkiego przyjmuje kształt elipsy. Wewnątrz tej elipsy materiał nie ulega uplastycznieniu, poza tą elipsą materiał uległ uplastycznieniu. Z zjawiskiem plastyczności związane są także zjawiska umocnienia. Umocnienie jest procesem, podczas którego materiał, w tym przypadku metal, pod wpływem odkształceń plastycznych staje się twardszy i wytrzymalszy. Odkształcenia plastyczne powodują przemieszczanie się powstałych, istniejących w materiale dyslokacji, a także powstanie nowych dyslokacji, przez co materiał staje się mniej plastyczny i materiał się umacnia. Umocnienie możemy modelować za pomocą kilku modeli, m.in. umocnienia izotropowego, liniowo-kinematycznego, mieszanego i nieliniowego kinematycznego. Umocnienie izotropowe. Rozpatrzmy sobie materiał, który obciążamy od stanu zerowego stanu naprężenia do punktu A. Także w punkcie A mamy naprężenia przekraczające naszą granicę plastyczności RE. Czyli w pierwszym etapie obciążamy nasz materiał od zera do poziomu naprężeń A, przekraczając granicę plastyczności. Jeżeli w tym miejscu nasz obiekt sobie odciążymy, to on powróci po nachyleniu wynikającym z początkowej pracy naszego materiału do granicy plastyczności. Jeżeli ponownie go sobie odciążymy, to naprężenia odkształcenia plastyczne pojawią się dopiero przy osiągnięciu punktu A. Jeżeli teraz z punktu A nasz materiał zostanie odciążony i następnie poddany działaniu obciążenia o przeciwnym znaku, czyli w przypadku ściskaniu, to odkształcenia plastyczne pojawią się dopiero, gdy osiągniemy punkt B. Amplituda naprężnej pomiędzy punktem A i punktem B jest równa dwukrotności poziomu naprężeń w punkcie A, czyli mamy nową granicę plastyczności. I następnie obciążamy sobie dalej nasz materiał aż do osiągnięcia punktu C. Jeżeli teraz od punktu C nasz obiekt zostanie odciążony, a następnie wprowadzimy obciążenie o przeciwnym znaku, czyli rozciąganie, to odszacenia plastyczne pojawiają się dopiero, gdy osiągniemy punkt D, gdzie amplituda pomiędzy punktem C i D naprężeń jest dwukrotnością tego nowego poziomu naprężeń w punkcie B. To jest umocnienie izotropowe. Umocnienie kinematyczne. Mamy ponownie tą samą sytuację, czyli od stanu zerowego poziomu naprężeń obciążamy nasz materiał aż do punktu A, przy czym naprężenia w punkcie A przekraczają granicę plastyczności. Jeżeli to i znowu sobie nasz materiał odciążymy, to powróci on w początkowym nachyleniu wynikającym z zakresu liniowo-sprężystego. Jeżeli go zaczniemy obciążać, to odszacenia plastyczne pojawią się dopiero przy osiągnięciu punktu A. Jeżeli od punktu A odciążymy nasz materiał, następnie wprowadzimy obciążenie przeciwnego znaku, czyli ściskające, to odszacenia plastyczne pojawią się, gdy osiągniemy punkt B. Amplituda naprężeń pomiędzy punktem A i punktem B jest dwukrotnością początkowej, tej pierwotnej granicy plastyczności. Następnie obciążamy sobie nasz materiał do punktu C. Jeżeli od punktu C nasz materiał odciążymy, a następnie wprowadzimy obciążenie przeciwnego znaku, odszacenia plastyczne pojawią się, gdy osiągniemy punkt D. Punkt D, amplituda pomiędzy punktem D i C jest dwukrotnością pierwotnej granicy plastyczności naszego materiału. To jest umocnienie kinematyczne. Podsumowując, umocnienie izotropowe powoduje równomierne rozszerzanie się powierzchni plastyczności we wszystkich kierunkach, natomiast umocnienie kinematyczne powoduje przemieszczanie powierzchni plastyczności bez zmiany jej kształtu. Linią czerwoną mamy pierwotną granicę powierzchni plastyczności, niebieska przerywana to jest umocnienie izotropowe, a zielona przerywana to jest umocnienie kinematyczne. Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z plastycznością jest zwany efekt Bauschingera, który opisuje obniżenie wartości granicy plastyczności przy ściskaniu spowodowaną umocnieniem przy rozciąganiu lub, gdy początkowe obciążenie jest ściskające, to jest obniżenie wartości granicy plastyczności przy rozciąganiu wynikające z umocnienia przy ściskaniu. Rozciągamy nasz materiał od punktu zerowego stanu naprężenia aż do osiągnięcia punktu A, czyli powyżej granicy plastyczności RE. Jeżeli od punktu A nasz materiał będzie odciążany, a następnie poddane działaniu obciążeń przeciwnego znaku, to odszacenia plastyczne pojawią się, gdy osiągniemy punkt B. I tutaj amplituda naprężeń pomiędzy punktem A i B jest równa dwukrotności początkowej granicy plastyczności. Następnie dalej sobie obciążamy nasz materiał aż do punktu C. Jeżeli od punktu C odciążymy nasz materiał i wprowadzimy obciążenie przeciwnego znaku, odszacenia plastyczne pojawią się w punkcie D. I tutaj amplituda pomiędzy punktem C i punktem D jest równa dwukrotności nowej granicy plastyczności, sigma 1. Aby zdefiniować nieliniową pracę materiału w solwerze OptiStruct, dostępny jest model MATS1, w którym możemy zdefiniować dwa typy nieliniowości materiałowej. Parametr type, określany typ właśnie nieliniowości materiałowej. Tutaj możemy zdefiniować opcję plastik, czyli materiał sprężystoplastyczny, lub NL elast, materiał nieliniowo-sprężysty, przy czym ta opcja NL elast jest dostępna tylko dla analizy nieliniowej geometrycznie na chwilę obecną. H jest tak zwany moduł umocnienia, czyli nachylenie zakresu plastycznego. Jeżeli definiujemy, czy tam modelujemy nasz materiał za pomocą modelu biliniowego, jest to nachylenie krzywej, naprężenie, odkształcenie plastyczne. W przypadku, gdy chcemy zdefiniować materiał sprężysto-idealnie plastyczny, wprowadzamy moduł umocnienia równy 0. Jeżeli chcemy zdefiniować zakres plastyczny za pomocą kilku linii o różnych nachyleniach, trzeba zdefiniować krzywą, na przykład za pomocą karty Tables 1. Wtedy pole H jest puste. Moduł umocnienia określamy z takiej zależności. Jest to moduł styczny przez 1 minus moduł styczny przez moduł Younga. YF jest to kryterium uplastycznienia, na chwilę obecną dostępne tylko kryterium Hubera-Misesa-Henkiego. HR jest to model umocnienia i tu możemy zdefiniować umocnienie izotropowe, kinematyczne lub mieszane, przy czym kinematyczne i mieszane jest dostępne tylko dla elementów bryłowych. Limit jest to granica plastyczności, początkowa wartość, i typ STRN jest to typ odkształceń zdefiniowanych w polu TIT, czyli w tej tabeli definiującej zakres plastyczności. Jeżeli zdefiniujemy 0, są to odkształcenia całkowite, jeżeli 1, są to odkształcenia plastyczne. Teraz chciałbym przedstawić Państwu przykład modelu z umocnieniem izotropowym, jak zachowuje się taki model, jak on pracuje. Rozpatrzmy to sobie na przykładzie pręta o długości 25 mm i przekroju poprzecznym 1 × 1 mm, czyli 1 N obciążenie będzie powodowało nam naprężenie 1 MPa. Pręt wykonany jest ze stali, moduł Younga, współczynnik Poissona, granica plastyczności 265 MPa, moduł umocnienia 800 MPa. Taki pręt poddany zostanie 4 cyklom obciążenia. W pierwszym cyklu nastąpi rozciąganie tego pręta siłą 280 N, czyli od 0 do punktu A. Obciążamy sobie siłą 280 N, czyli przekraczamy naszą granicę plastyczności 235 o 45 MPa. Następnie od punktu A do punktu B będzie odciążenie naszego pręta. Następnie wprowadzimy od punktu B do punktu C ściskanie naszego pręta siłą 280 N, także amplituda naprężeń pomiędzy punktem A i C będzie wynosiła 560 MPa. Następnie od punktu C do punktu D wprowadzimy obciążenie rozciągające w sumie 360 N, czyli przekroczymy punkt A, czyli ten, w którym występują naprężenia 280 MPa. Mamy model naszego pręta i zdefiniowane 4 przypadki obciążeń. Pierwszy przypadek to jest zakres OA, mamy utwierdzenie swobodne naszego pręta i 4 siły 70 N, sumarycznie 280. Następnie mamy odciążenie, czyli mamy tylko utwierdzenie naszego pręta. Później mamy obciążenie ściskające i następnie obciążenie rozciągające 4 × 90 jest 360 N. W modelu materiałowym zdefiniowany mamy moduł Younga, współczynnik Poissona, typ nieliniowości sprężystoplastyczny, moduł umocnienia, granice plastyczności i model umocnienia izotropowy. Pomiędzy wszystkimi przypadkami obciążeń zdefiniowana jest kontynuacja przypadków obciążeń, także wynik z pierwszego przypadku obliczeniowego będzie początkiem dla naszego drugiego przypadku obliczeniowego i tak dalej. Aby to zrealizować, wprowadzona została tutaj karta kontynuacji przypadków obliczeniowych i oprócz tego, ponieważ będziemy te przypadki liczyć jako nieliniowo-quasi-statyczne, domyślnie wyniki obliczeń nieliniowo-quasi-statycznych uzyskujemy dla stanu 0, czyli nieobciążonego, oraz 1, czyli w pełni obciążonego, czy tak sobie stanu początkowego i końcowego. Aby mieć też kroki pośrednie, zdefiniowałem tutaj kartę NL-out, która umożliwia nam jeszcze uzyskanie wyników dla pośrednich iteracji obliczeń. Na ekranie widzą Państwo wyniki dla pierwszego stanu obciążenia, czyli od punktu 0 do maksymalnego obciążenia 280 MPa, czyli 280 N. Jest to obciążenie rozciągające. Tutaj mamy przemieszczenia w kierunku X, czyli w kierunku długości pręta. Mamy naprężenia, odkształcenia całkowite i odkształcenia plastyczne. Przemieszczenie widzimy, że jest rozciągające. Tu mamy też początkowy kształt, początkowe wymiary naszego pręta, uległ rozciągnięciu. Naprężenia wynoszą 280 MPa, czyli przekroczyliśmy granicę plastyczności. Odkształcenia całkowite i odkształcenia plastyczne mniejsze od całkowitych. Czyli dla pierwszego stanu tu mamy zestawione wyniki z obliczeń numerycznych. Nasz pręt został rozciągnięty aż do punktu A, przekroczyliśmy granicę plastyczności, osiągnęliśmy poziom naprężeń 280 MPa. Możemy wyznaczyć swój moduł styczny na podstawie już wcześniej przedstawionej zależności. Wynosi on 797 MPa i możemy sobie przeliczyć analitycznie wydłużenie naszego pręta. Tu mamy wydłużenie wynikające z zakresu liniowo-sprężystego, czyli do granicy plastyczności, oraz tutaj wydłużenie powyżej granicy plastyczności. Wynik przemieszczenia analityczny zgadza się dokładnie z wynikiem numerycznym. Dzieląc te przemieszczenia przez początkową długość próbki uzyskamy odkształcenia całkowite, także się zgadzają. Natomiast odkształcenia plastyczne wyliczamy z takiej zależności, o której powiem troszkę później. I tutaj odkształcenia całkowite dla kroku wcześniejszego, czyli i-1, wyznaczyłem jako odkształcenia na granicy plastyczności. które uzyskałem w tej wartości. Podstawiając do wzoru, uzyskujemy odkształcenia plastyczne, dokładnie zgadzające się z wynikiem numerycznym. Czyli w pierwszym etapie obciążyliśmy nasz pręt od stanu zerowego naprężeń do punktu A. Drugi etap jest to odciążenie. Widzimy, poziom naprężeń nam się zmniejszy, poziom przemieszczeń nam się zmniejszył, czyli materiał odpuścił ten zakres sprężysty. Pozostały tylko odkształcenia plastyczne i odkształcenia całkowite są równe odkształceniom plastycznym. Naprężenia są równe 0. Doszliśmy do punktu B. Czyli od punktu A materiał, pręt został odciążony. Doszliśmy do punktu B. Przemieszczenie wyliczamy sobie jako przemieszczenie z poprzedniego stanu, odjąć przemieszczenie wynikające z odciążenia i wyniki nam się dokładnie zgadzają, analityczne z numerycznymi. Odkształcenia plastyczne są równe odkształceniom całkowitym, czyli zanikają nam odkształcenia sprężyste. W kolejnym etapie wprowadzamy obciążenie ściskające 280 N, czyli powstają nam naprężenia ściskające minus 280 N, przemieszczenie nam maleje, odkształcenia plastyczne nie zmieniają się, ponieważ nie osiągamy wartości nowej granicy plastyczności. Odkształcenia całkowite są mniejsze od plastycznych. Czyli od punktu B, czyli stanu nieobciążonego, przechodzimy do punktu C, przy czym amplituda pomiędzy punktem C i A jest dwukrotnością poziomu naprężenia w punkcie A, czyli 560 MPa. Przemieszczenie to jest przemieszczenie dla stanu nieobciążonego, odjąć przemieszczenie wynikające ze ściskania. Wyniki oczywiście się zgadzają. I teraz odkształcenie całkowite to jest odkształcenie plastyczne, które pozostało nam w punkcie B, odjąć odkształcenie wynikające ze ściskania. I także tutaj wynik nam się zgadza. Odkształcenia plastyczne się nie zmieniają, ponieważ nie osiągnęliśmy, nie przekroczyliśmy nowego punktu granicy plastyczności. Ostatni etap obciążenia. Wprowadzamy siłę rozciągającą o przeciwnym znaku do wcześniejszego stanu ściskającego. Sumaryczna wartość siły 360 N, czyli wprowadzamy naprężenie 360 MPa. Wydłużenie nam bardzo rośnie, odkształcenia całkowite wzrastają, odkształcenia plastyczne są także większe, ale mniejsze od całkowitych, czyli przechodzimy od punktu C do punktu D, gdzie poziom naprężenia wynosi 360 MPa. Tutaj przemieszczenia możemy policzyć jako przemieszczenia dla stanu nieobciążonego, czyli w tym miejscu, bo tak naprawdę przechodzimy przez ten punkt, czyli dochodzimy do stanu nieobciążonego. I znowu mamy przemieszczenie wynikające teraz z tego początkowego zakresu pracy liniowo-sprężystego oraz przemieszczenie wynikające z pracy w zakresie plastycznym, tym nowym zakresie plastycznym, powyżej nowej granicy plastyczności. Wynik oczywiście się zgadza z wynikiem numerycznym. Odkształcenie całkowite to jest to przemieszczenie przez długość początkową podzielone i odkształcenia plastyczne wyliczamy w ten sam analogiczny sposób, przy czym tutaj jako poziom odkształceń całkowitych dla kroku wcześniejszego zastosowałem odkształcenia w tym punkcie A. Podstawiając do wzoru uzyskujemy odkształcenia plastyczne, które zgadzają się z wynikiem numerycznym. Podsumowując, umocnienie izotropowe powoduje równomierne rozszerzanie się naszej granicy powierzchni plastyczności we wszystkich kierunkach. Drugi rodzaj umocnienia jest to umocnienie kinematyczne. Mamy ten sam przypadek, ten sam pręt o takich samych wymiarach geometrycznych, wykonany z takiego samego materiału i także poddany czterem przypadkom obciążenia. Na początku wprowadzamy, tak samo jak poprzednio, obciążenie rozciągające powyżej granicy plastyczności 280 N, czyli od punktu 0 do punktu A przechodzimy. Następnie nasz pręt zostanie odciążony, czyli tak jak w poprzednim przypadku. Następnie wprowadzimy obciążenie ściskające 190 N, także amplituda pomiędzy punktem C i A jest dwukrotnością początkowej granicy plastyczności 235 MPa. Następnie od punktu C do punktu D wprowadzimy obciążenie rozciągające 360 N. Tutaj mamy nasz model. Znowu mamy obciążenie rozciągające jako pierwsze, później mamy odciążenie, później mamy ściskanie o sumarycznej wartości 190 N. I na końcu rozciąganie. tym przypadku zmieniamy sobie model umocnienia. Model umocnienia na umocnienie kinematyczne. W wyniku obliczeń dla pierwszego stanu, czyli stanu rozciągającego, uzyskujemy analogiczne wyniki jak w przypadku umocnienia izotropowego, czyli rozciągnięcie naszej próbki, naprężenia rozciągające 260 N, odkształcenia plastyczne i odkształcenia całkowite, większe od odkształceń plastycznych o odkształcenia sprężyste. Czyli obciążyliśmy sobie nasz materiał od punktu 0, od punktu O do punktu A. Na podstawie dokładnie identycznych zależności wyznaczamy przemieszczenie, odkształcenie całkowite i plastyczne, które zgadzają się z wynikiem numerycznym. Następnie nasz materiał podlega odciążeniu. Tutaj przemieszczenie maleje, zanikają odkształcenia sprężyste, odkształcenia całkowite są równe odkształceniom plastycznym, naprężenie jest równe 0. Czyli mamy odciążenie naszego pręta od punktu A do punktu B. Tak jak już powiedziałem, zanikają odkształcenia sprężyste, przemieszczenia maleją, pozostają przemieszczenia wynikające z uplastycznienia naszego pręta. Kolejny cykl obciążenia. Mamy tutaj ściskanie siłą 190 N, mamy naprężenia ściskające minus 190 MPa. Przemieszczenie nam maleje, poziom naprężeń plastycznych się nie zmienia, odkształcenia całkowite są mniejsze, ponieważ nie przekraczamy wartości granicy plastyczności, nowej granicy plastyczności, to poziom odkształceń plastycznych nie ulega zmianie. Czyli patrząc na schemat, z punktu B, czyli punktu nieobciążonego, przechodzimy do punktu C. Amplituda pomiędzy punktem C i A jest dwukrotnością granicy plastyczności, czyli nie wchodzimy w nowy zakres plastyczny. Przemieszczenie jesteśmy w stanie wyznaczyć jako przemieszczenie dla stanu nieobciążonego, odjąć przemieszczenie wynikające ze ściskania, wynik nam się zgadza, i odkształcenie całkowite to jest odkształcenie plastyczne powstałe w punkcie B, czy pozostałe w punkcie B, odjąć odkształcenie wynikające ze ściskania. Ostatecznie wprowadzamy obciążenie rozciągające 360 N, przemieszczenia nam rosną, powstają nowe odkształcenia plastyczne, odkształcenia całkowite są większe, bo uwzględniają także zakres sprężysty. Czyli przechodzimy z punktu C do punktu D. Przemieszczenia liczymy jako przemieszczenie w punkcie B, czyli w stanie nieobciążonym, oraz przemieszczenie w zakresie nowym liniowo-sprężystym, dodać przemieszczenie w zakresie nowym plastycznym. Wyniki się zgadzają z wynikiem numerycznym. Odkształcenie całkowite jako te przemieszczenia przez długość początkową i odkształcenie plastyczne w analogiczny sposób uzyskujemy zgodność z wynikiem analitycznym wyniku numerycznego. Podsumowując, umocnienie kinematyczne powoduje przemieszczanie się powierzchni plastyczności bez zmiany jej kształtu. Chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze parę słów na temat miary naprężeń i odkształceń, miar naprężeń i odkształceń. Na początku jednak chciałbym zwrócić Państwu uwagę na dostępne w literaturze i dostępne ogólnie w sieci wyniki z badań eksperymentalnych. Na górnym wykresie widzą Państwo wyniki z próby rozciągania tego samego gatunku stali S-235. Jak Państwo mogą zauważyć, wyniki te bardzo się różnią. Oprócz tego krzywa zielona i fioletowa odpowiada temu samemu materiałowi, tej samej partii materiału stali S-235, ale dwóm różnym grubościom próbek. 3 mm i 6 mm. Tutaj też występują bardzo duże różnice, dlatego zalecana jest ostrożność przy doborze charakterystyk materiałowych z nieznanych źródeł oraz źródeł literaturowych, ponieważ wyniki mogą znacznie, drastycznie różnić się od rzeczywistych stałych materiałowych. Skupmy się na krzywej czerwonej, jest to tutaj zdefiniowana, i jakie miary naprężeń są najpopularniejsze i odkształceń. Naprężenia inżynierskie, inaczej nominalne, są to naprężenia odniesione do początkowego pola przykroju. Naprężenia tzw. rzeczywiste Cauchy'ego są to naprężenia odniesione do aktualnego pola przykroju. Odkształcenia inżynierskie, inaczej nieskończenie małe, są to odkształcenia zdefiniowane jako przyrost długości do długości początkowej. Natomiast odkształcenia naturalne, inaczej logarytmiczne, są to odkształcenia liczone jako logarytm naturalny długości aktualnej do początkowej. Jakie są relacje pomiędzy tymi wielkościami inżynierskimi i rzeczywistymi? Otóż od kształcenia inżynierstwa, jak już powiedziałem, jest to przyrost długości do długości początkowej. Od kształcenia logarytmiczne to jest logarytm naturalny z długości aktualnej do początkowej. Długość aktualną możemy zapisać jako długość początkową plus przyrost długości. Tutaj widzimy iloraz równy 1, a tutaj mamy iloraz przyrost długości do długości początkowej, czyli odkształcenie inżynierskie. Także pomiędzy odkształceniami logarytmicznymi a inżynierskimi zachodzi taka relacja. Teraz przy dużych odkształceniach plastycznych zakłada się niezmienność objętości materiału. Jest to pewne założenie upraszczające. Z tej relacji uzyskujemy następującą relację. Teraz z definicji naprężeń inżynierskich rzeczywistych mamy, że iloczyn naprężenia inżynierskiego i początkowego pola przykroju jest równy sile obciążającej. To samo, ta siła obciążająca jest równa oczywiście naprężeniom rzeczywistym i aktualnemu polu przykroju. Przekształcając tą zależność uzyskujemy naprężenie rzeczywiste, to jest naprężenie inżynierskie, początkowe pole przykroju przez aktualne pole przykroju. Ponieważ założyliśmy stałość objętości materiału, uzyskujemy taką zależność. Wprowadzając ją do tego wzoru, uzyskujemy relację pomiędzy naprężeniami rzeczywistymi a inżynierskimi. Tu te dwie relacje są powtórzone i widzimy tutaj krzywą tzw. naprężeń inżynierskich w funkcji odkształceń inżynierskich oraz nałożoną tutaj na niebiesko zależność naprężeń rzeczywistych w funkcji także odkształceń inżynierskich. Gdybyśmy zastosowali dla tej niebieskiej krzywej zależność odkształceń naprężeń rzeczywistych do odkształceń logarytmicznych, ta krzywa by się tutaj wcześniej kończyła, ponieważ te wzory możemy stosować tylko do granicy wytrzymałości. W wielu przypadkach, w wielu systemach numerycznych konieczne jest często wprowadzenie krzywej naprężenie rzeczywiste w funkcji odkształceń plastycznych. Aby przejść pomiędzy odkształceniami całkowitymi, czyli tymi logarytmicznymi, do odkształceń plastycznych należy skorzystać z takiej zależności. Jest to odkształcenie logarytmiczne, odjąć tak zwany moduł, czyli odkształcenie logarytmiczne na granicy plastyczności przez naprężenie rzeczywiste na granicy plastyczności razy naprężenie rzeczywiste. I wtedy uzyskujemy taką krzywą. Na koniec chciałbym Państwu przedstawić wyniki tego pierwszego przykładu, który rozwiązaliśmy sobie wykorzystując algorytm liniowo-statyczny poprzez wprowadzenie zakresu pracy nieliniowego tego materiału. Jeżeli cykl pracy materiału naszego obiektu jest tylko jeden, czyli nie mamy cyklicznej pracy, na przykład ściskanie, rozciąganie, to taki cykl pojedyncze obciążenia możemy modelować wykorzystując na przykład model plastyczny, wprowadzając krzywą powyżej granicy plastyczności jako zakres tej pracy nieliniowej, czyli wprowadzimy sobie moduł Younga, wprowadzimy sobie współczynnik Poissona, wprowadzimy sobie naszą krzywą powyżej granicy plastyczności oraz granicę plastyczności. Mamy nasz krążek. Przedefiniowaliśmy sobie, wcześniej przedefiniowałem typ analizy na nieliniową quasi-statyczną. W modelu materiałowym wprowadzony mamy moduł Younga, współczynnik Poissona, typ nieliniowości plastyczny, granicę plastyczności 20.2 i musimy wprowadzić tylko jeszcze krzywą. Wprowadzimy ją w funkcji odkształceń całkowitych. Mam przygotowaną krzywą w pliku CSV. Wystarczy ją wczytać. Przechodzimy do zakładki Utility. Mamy Table Create. Importujemy sobie dane do Card Image Tables S1. Wczytujemy nasz plik. Jakąś nazwę wpisujemy, na przykład curve. Dajemy Apply. Został wczytany, stworzony nowy load collector z tymi danymi, które zawierał ten plik. Możemy sobie podpatrzeć. Mamy nowy load collector i tutaj mamy zdefiniowane naszą krzywą odkształcenia całkowite, odkształcenia logarytmiczne w funkcji odkształceń rzeczywistych, naprężeń rzeczywistych, przepraszam. To przyporządkowujemy sobie do naszego modelu materiałowego. I możemy przeprowadzić obliczenia. Od razu przedstawię Państwu wyniki. Mamy obciążenie ściskające dla naszego dla naszego krążka. W ostatnim kroku iteracyjnym uzyskaliśmy maksymalne odkształcenia 2,5%. W dolnym elemencie skończonym. I w tym elemencie skończonym uzyskaliśmy naprężenia rzędu 35,9 MPa. Jak to się odnosi do naszej krzywej rozciągania uzyskanej eksperymentalnie? Czerwoną linią oznaczyliśmy poziom odkształceń 2,5% i dla tego poziomu na krzywej uzyskujemy około 35,9 MPa, czyli nasz obiekt wykonany z polipropylenu początkowo pracował w zakresie linii rozprężystym, po osiągnięciu granicy plastyczności wszedł w zakres nieliniowy i akurat dla tego poziomu odkształceń uzyskaliśmy poziom naprężeń zgodny z krzywą eksperymentalną. Dziękuję Państwu za uwagę. Było to wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj przedstawić. Postaram się w kolejnym webinarium nakreślić informacje dalej związane z liniowością materiałową dotyczącym materiałów hiperelastycznych. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość, kolejne webinaria także będą obejmowały nieliniowość geometryczną oraz kontakt. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, prosiłbym kierować je poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Dezartu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.